Ok, dojechałem na parking przy hotelu Skalny. No to ruszamy. Na razie jest podbieg pod Wysoką i dalej skałki Rzadkowice. Zegarowa, turnia cyklopa, stanisko, okiennik rzadkowicki, słoneczna turnia, piękne skały. Zielony szlak. Skała najbliżej, naprost nas, turnia Lefora. Jeden z klasyków rzędkowickich. Najpiękniejsza skała w okolicy. Fantastyczne drogi, długie, po 25 metrów. Kapitalna wspinaczka. Dużo dobrych wspinaczy, himalajstów ćwiczyło tutaj przed wyjazdem wysokie góry. Całe pokolenia genialnych ludzi gór. Turnia cyklopa, zegarowa, studnisko. Teraz widać Lefora w całej okazałości. No nic, z zimną lecimy dalej. Słoneczna. Mówić o pierwszym maratonie w Austrii, ten w Linzu 3 kwietnia. Drugi maraton czeka mnie 27 bodajże kwietnia w Osielsku w sobotę. No on jest specyficzny, jedyny maraton w Polsce Nordic Walking, który jest rozgrywany na miękkim podłożu. To raz. Dwa. Jest to pętla około 5 km, czyli robi się 8 okrążeń. Trzy. Przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z Polski. Starsi, młodsi. Tomek Brzeski był wcześniej. Michalec, Marcin z Krosna, mistrz Polski, Jurek Nalepka z Sanoka, starszy facet, ale ma niesamowitą żelazną kondycję. Z
Sławek Bogacki z Brzozówki pod Toruniem. No, dobry jest. Może uda się go pogonić w tym roku. Gdybym osiągnął czas około 5 godzin na kilkach. A kurczę, no, to byłoby świetne. Nie wiem, czy to jest realne, może zakres 5-15 w tej chwili. Jest kilku gości dobrych w mojej kategorii wiekowej. Może te 2-3 w kraju. Może 4-5. Sam nie wiem. No, zobaczymy. W każdym razie w zeszłym roku startowałem w Osielsku z Tatianą i byłem jej pacemakerem przez 5,5 godziny. A, no cóż, na pewno jest inny. Na pewno niespodzianką nie było długość maratonu czy czas na trasie, ale otarcia. Mieliśmy cholerne odciski i otarcia całych stóp. Także z obuwiem trzeba być też za pan brat, mieć wygodne buty i mocno rozchodzone. Okej, zbliżam się do Podlesic. Cały czas zielony szlak. No i w tym roku postanowiłem w tym Osielsku powalczyć. No, wyższe miejsce w kategorii wiekowej. Jak będę w 10 Open i na pudle w wieku, to będzie to duży sukces dla mnie. Maraton nie jest dla wszystkich. Trzeba mieć kochane. Trzeba dużo ćwiczyć. Mieć głowę przede wszystkim. Długich dystansów. Widzę, że to jest jedna z fajniejszych tras w tej chwili. Dobrze wybrałem. Spróbujemy przyspieszyć pod górkę marszem z kijami. Ale podaram, przez marszu wcale nie jest tak lekko. Jak to się wydaje, jak brzmi, jak wysuwasz 6,5 minuty na kilometr, po prostu jest mega wysiłek, tak jak czwórką podczas biegu. Już parę razy osiągnąłem maksymalny tętno, około 194, 196, w wieku 43 lat, 100 ogień. Dobra, do końca tego podejścia i później z górki zbieg szybki. Takie są założenia. Natomiast dość tożsama jest ta forma z biegami jutra. Mam nadzieję, że tego lata uda mi się pierwszy ultra zaliczyć. Może chudy wawrzyniec. Ok, odcinek teraz downhillowy. Trzeba się puścić. Zobaczyć, co się będzie działo bez kalkulacji. Tak mówi Zieniu. Zieniu mówi, że Maszka, jego Maszka zbiega bezkonkurencyjnie. No to czas tą lukę uzupełnić, biegnę. Ile sił na kamienie. Ło, nierówności. Ślisko. Jedziemy.
No i jestem u podnóża Góry Zborów. Pięknie, bo ten 170 z górki, prawie 4 km zrobione. Wchodzimy na Górę Zborów, dalej zielonym do żółtego i żółtym do Kraczyc. Okej. Nadal nie widać śladów. Śnieg spadł około 6 rano. Mega fajnie. Naprawdę super. Jak siedzicie w domu, to wiele tracicie. Idę pełnym gazem na Górę Zborów. Ciekawe, czy mnie odetnie i kiedy będzie ostro. Mam się zatrzymać dopiero przy wieży triangulacyjnej, właściwie przy słupku. Tętno 167. Pięknie. Sadek po lewej i nad kaskadami. Kolejny klasyk dzisiaj. Filar wyklętych. Inne piękne drogi. Sportland na Myśliwoja. Gniew bogów. Wychodzi słońce. Sam, pierwszy. Starąbiście. Ale mam szczęście. Napieramy na skałę.
ślisko jak cholera. Trzeba bardzo uważać. To trzeba pamiętać, że kijki do nordiku to nie są kijki trekkingowe i mocno ograniczają jedne grupy nadgarstka i możliwość podparcia się tymże kijem. Jest takie historyczne miejsce. Pamiętam, że jak zdawałem na studia, czyli 14 plus 5 około 20 lat temu, byłem tu na kursie wspinaczkowym w Leśnicach u Bogdana Krause i ćwiczyliśmy na tych skałkach właśnie dziurki, Sowa, Wielbłąd. Po prostu nie umiałem się w ogóle wspinać, była trauma. Pakowałem swój tłusty tyłek na tę skałę w sposób rozpaczliwy. I tutaj właśnie na dziurkach sobie pierwsze kroki. Ojej, ochro mi uciekło. Chciałaś, kochana, to chyba baran jest. Wygląda na barana. Wygląda na barana, ale nawet nie takiego groźnego. Dawno nie spotkałem barana na swojej lasie. Ten jegomość chyba jest trochę przestraszony. Po prostu sobie postoję i zobaczymy, co on zrobi.